everything. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kozak i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Gry Margonem. Kontynuujemy sobie questy eventowe i wakacje 2020, no bo jakby inaczej lecimy do Sama tutaj, gadamy z nim i dajemy trzeci dialog, bierzemy od niego questa i zobaczymy, co tu musimy zrobić. Musimy się ogólnie udać na wyspę wraków. Ale to za chwilę. Pierwszy lecimy do chaty kapitana, która znajduje się tutaj niedaleko. 26,14 kordy, więc od razu wchodzimy, gadamy z kapitanem. Tutaj z tym ziomeczkiem. Gdy z nim pogadamy, to będziemy za chwilę wychodzić z tego domku. I zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, gdy już z nim pogadaliśmy, kapitan wie o bójce w kaczmie. I chcę, abyś za nim poszedł. No to dobra, no to wychodzimy z jego chaty. Już jesteśmy na mapce takiej innej, eventowej. I co ja tu mam teraz zrobić? Chyba mam iść na wybrzeże. Dołącz w porcie, tak. Idziemy na wybrzeże tutaj, czyli do portu. I udajemy się tam od razu. I zobaczymy, co tu się dzieje. Na razie. Dobra. Coś tutaj mamy zrobić. Zaraz się dowiem. A tu jesteś. Ja myślałem, że jest tam. Bo teoretycznie port jest tutaj. A nie tu, gdzie on stoi. Więc takie trochę niedopatrzenie ze strony Germory. No ale okej. Okay. Nie będziemy się tutaj... Wyspa wraków. Dialog automatyczny. Jak tylko krok zrobimy. No to przeklikujemy i idziemy dalej. I co my tutaj mamy? Mamy tu jakieś elitki. Zbadaj wyspę. Okej. Dobra, mamy tutaj jakieś pnie i tak dalej. Nie wiem, czy... Dobra. Coś chyba nie tak jest. Chyba będzie trzeba poczekać po prostu. Na chwilę. Zaraz się dowiemy. Aha, dobra. No i po prostu, gdy tu klikniemy i zbadamy teoretycznie wyspę, musimy wrócić do kapitana. Myślę, że mamy przez to przejść po prostu. Mój błąd. Zabij kościany strażnik. Dobra. No to wracamy się tam i po prostu wchodzimy tam na hardcora. No i zabijamy ich. Szkoda, że z nich doświadczenie leci, bo ostatnio bym sobie cofał. No trochę lipny ten quest jest. No ale dobra, niech będzie. Mogli tutaj nie dawać doświadczenia po prostu, bo niektórzy nie chcą i tyle. No ale dobra, tam klepiemy na szybko. No i wracamy z powrotem do kapitana, go poinformować, że nam się udało i tak dalej. Więc od razu się do niego udajemy. Dobra, udało się nam i tak dalej, jesteśmy dalej na wyspie wraków, dobra, okej, okay. Gadamy z kapitanem jeszcze, pora przekopać pierwszy grób, mamy łopatę, więc, aha, nie możemy jej założyć, no to, czyli automatycznie nam po prostu, dobra, mamy tutaj groby jakieś, dobra, spróbujemy tego najpierw. Nic tu nie ma, no to kolejny i też nie ma. Dobra, i coś znaleźliśmy, jakiś sztylet. Dobra, pokażemy kapitanowi, żeśmy coś tam znaleźli i tak dalej. No i dostaliśmy deda. Gdy już się obudziliśmy, kapitan zniknął, więc musimy iść tutaj. Tu mamy jakieś szkieleta i mamy łódkę, więc kapitan chyba nas zostawił w cholerę. Ze szkielecikiem nic nie możemy zrobić, więc posadzimy do łodzi, którą kliknąć nie mogę. Dlaczego? Co się stało właśnie? Biegnij do portu. No to dobra, mam biegnąć do portu.
Czyli mamy i zobaczyć, że kapitana nie ma i wrócić się pewnie do łódki, więc pewnie tak to mniej więcej będzie. No, dialog automatyczny, nie ma kapitana i tak dalej, więc wracamy się z powrotem do łodzi. Gadamy jeszcze ze szkieletem, też było dziwne, ale okej. Czyli nam szkielet powiedział, jesteśmy gdzieś w cholerę daleko. I teraz co tu mam zrobić? Sprawdź, aby piracik jeszcze nie jest dobra. No to w takim razie i lecimy teraz do groty tutaj, gdzie był ten ziomek nieprzytomny. Od razu się tam udamy i zobaczymy, co tam na nas będzie czekać. Wiem, że będzie późno ogólnie quest, czyli solucja dodana, no ale jak widzicie, no niestety tak jest, że będzie później niż tak jest, niż wcześniej, bo no, w pracy byłem i też nie miałem jak i tak dalej, więc musicie wybaczyć. Dobra, wchodzimy do jaskini, czyli do groty. I gadamy z ziomkiem, co się tutaj dzieje i tak dalej. Najlepsze jest to, że on tutaj cały czas leży, ale okej, spoko. Ten chociaż, wiecie, animacja się zmieni, że na przykład ukrywa się tutaj czy coś. No ale tam wiecie. No i dobra, no i pogadane z nim i tutaj zanim odzyskasz artefakt, sprawdź jak się czuje Syrena i poradź się jej. Czyli teraz musimy się ogólnie udać tutaj do zalanej jaskini. Ja to tutaj już przyspieszę, żeby nie tracić po prostu. Gdy już jesteśmy przed zalaną jaskinią, wchodzimy od razu do niej. I tutaj mamy tajemniczą kobietę, czyli Syrenę. I rozmawiamy z nią tutaj, co się mniej więcej wydarzyło i tak dalej. I po rozmowie tutaj możemy sobie wybrać nagrodę. Nagroda nie zawiera punktów doświadczenia, dlatego że wiadomo, na co jest moja postać, więc to byłoby na tyle. Grał z wami Kozak. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa, pa.